Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, witam na kanale OUFO. Kiedy mówi się o UFO, najczęściej mamy na myśli sprawy ze Stanów. Jest w ogóle taki stereotyp, że no kosmici, UFO i niezidentyfikowane obiekty pojawiają się tylko w Stanach Zjednoczonych i to najczęściej na amerykańskiej prowincji, jakimś Teksasie, jakimś daleko oddalonym od wielkich miast, Ranchu czy na pustyni. Natomiast okazuje się, że mamy również w Polsce bardzo ciekawe sprawy, i nie chodzi mi tylko o Emilcin i Wilatowo, którego nie będziemy dzisiaj poruszać ale o siedem najbardziej interesujących polskich przypadków, które pokazują różne aspekty zjawiska UFO, a wydarzyły się na naszej Ziemi. I dzisiaj będziemy o nich właśnie rozmawiać. Mateusz przygotował i wynorał ze swoich wielkich archiwów najciekawsze przypadki, a każdy z nich będzie, no, Trochę pokazywał, jakby od innej strony, aspekt ufo i tego, co rozumiemy pod tym szerokim fenomenem, który nie zamyka się tylko w, w światełkach. Ale już zostawmy to wprowadzenie i zacznijmy od razu konkret. Wejdźmy do materiału. My, Polacy, nie gęsi, i swoje ufo mamy. I co to znaczy ufo po polsku? Faktycznie powiedziałeś, że Emilcin wylatowo. To są takie hasła medialne. One się pojawiły w gazetach, one się pojawiły później w telewizji. Zresztą Emilcin też był w telewizji, i bardzo dużo osób, które myśli o Polsce i o polskich przypadkach, to, to jest taki. No, to nie jest top. To, jest, to są tylko te dwa przypadki. Tak, jak już o czymś mówić w, w Polsce, to Emilcin nie Emil Nic tak, więcej. Nawet tak, nawet ostatnia ta cała taka kampania zastanawiania się nad tym Emilcinem, czy to się zdarzyło, czy to jest spisek. Tak wyciąga z tego kontekstu tych wszystkich zdarzeń, ten jeden przypadek, tak jakby on był jedyny, a przecież Polska UFO stoi. To jest kraina wysokiej dziwności, jak kiedyś napisał jeden z ufologów. No, nie tylko ufologicznie. I, no, dokładnie, to, to hasło się może, może być zastosowane do różnych sfer życia w naszym kraju. I od razu też tak mi przyszło do głowy takie addendum, które może być ważne, że to nie jest to, że na przykład ja uważam, że to są jakieś najlepsze przypadki, że to jest top 7 najlepszych przypadków, bo każdy przypadek zasługuje na zbadanie i każdy przypadek jest z jakiegoś względu ciekawy. Może chodzi o pewne takie wyznaczniki, pewnej charakterystyki tego fenomenu, który to jest bardzo bogaty fenomen, tak jak wspomniałeś. I właśnie te przypadki, które wybrałem tutaj i chciałbym z państwem się nad nimi chwilę zastanowić, no to są przypadki, które pokazują te różne, różne tematy, które są i w Stanach, i w Rosji, i w Portugalii. No dawaj już, dawaj, bo czekam. Dobrze, Co tam ciekawego mamy? Zaczniemy od UFO, które wyprzedziło Polskę. Wow. W sensie to jest przypadek z 1907 roku, czyli z czasów jeszcze zaborów. I to jest przypadek z bogatego archiwum Arkamiazgi, Arkadiusza Miazgi, niestrudzonego badacza przypadków na Podkarpaciu i. W różnych innych miejscach i ono świetnie pokazuje, jak współczesny fenomen UFO zahacza się taką kotwicą z opowieściami z czasów dawnych, dawnego folkloru, dawnych baśni. Czekaj, czekaj, bo to są zabory, czyli rok 1907, tak? 1907, mhm. i miejscem akcji jest mała wioseczka Maszkowice w Nowosądeckiem. I jest to dzień jak co dzień, tak jak w każdy dzień, kiedy przydarza się coś tajemniczego. Ta miejscowość funkcjonuje zgodnie ze swoim rytmem, aż w okolicach obiadu ta historia dotarła do nas przez potomków świadków tych zdarzeń, bo nie trudno się domyślić, że to było opowiadane w rodzinie z dużym przejęciem. W okolicach obiadu do domost w tych Maszkowicach zawitali płanetnicy. Mieszkańcy wsi nie byli zdziwieni, bo dla nich płanetnicy byli częścią ich zbioru wierzeń, mimo że oni byli przecież chrześcijanami. Ale czym, są, czym lub kim są płanetnicy? W, w Słowiańszczyźnie są to duchy, duchy chmur, duchy gradu, duchy burz. Inna nazwa płanetnika to jest chyba chmurnik. I po prostu staruszkowie, starszyzna tej osady wiedziała, że te istoty się pojawiają po prostu od czasu do czasu. Ale co w tej historii jest wyjątkowe, to jak ci planetnicy wyglądali. Ponieważ oni odbyli taką akcję w tej wsi, że chodzili parami od domu do domu. I gospodarze, gospodynie otwierali te drzwi i oto stoi dwóch planetników. Oni byli nieduzi tak relacjonowała to świadkini po wielu, wielu latach, mieli tak metr m metr dwadzieścia wzrostu, byli chuderlawi, byli ubrani w ferszelunek, czyli rodzaj opiętego kombinezonu, który był jakby szklisty, mieli nieproporcjonalnie duże głowy, małe usta, Prawie nie mieli uszu, małe noski i, I oczy Czarne, duże oczy. Wielkie, czarne oczy. Gdzieś nie... już słyszałem tą historię. Myślę, że wszyscy słyszeliśmy o tych okupantach, oku, okupans, czyli załogantach UFO, którzy stali się jakby takimi czołowymi, najbardziej rozpowszechnionymi w folklorze, UFO-folklorze lat 90. Oni są czasami nazywani szarakami w Polsce, ale ja używam słowa szarzy, bo mi się to kojarzy, te szaraki mi się kojarzą z zającami po prostu. I mam wrażenie, że to są jakieś stwory z takimi długimi, futrzastymi uszami, ale oni wyglądali po prostu jak szarzy. I stanęli w drzwiach i prosili o coś do jedzenia. Gestykulowali. I wtedy gospodyni z tej rodziny, która, w której ta opowieść przetrwała, dała im jeść. W glinianej misie ziemniaki, pieczone, kapusta, groch, ale co było bardzo ważne, oni oszukiwali, bo tylko udawali, że jedzą, mieli te małe usteczka, a tymczasem chowali tą żywność do jakiejś torby lub kieszeni. I poszli dalej, uzyskawszy to jadło. To jest taki baśniowy wątek, bo w baśniach często jak wróżki, elfy gdzieś się pojawiają, to one często albo częstują jakimś jedzeniem, albo są porządliwe względem ludzkiego jadła. No ale historia tak się nie zakończyła, ponieważ no ona przetrwała głównie dzięki tej sztafecie pokoleń. Tam były dzieciaki w tej wsi, jak zawsze są i one były niesamowicie zaintrygowane tym, co się dzieje. Więc pobieg za płanetnikami, żeby zobaczyć, co one dalej będą robić. Ale starsi ostrzegali, żeby nie biec za płanetnikiem, bo planetnik może dziecko porwać. Mm, czy jak rozumiem, to nie był pierwszy raz, kiedy starszyzna widziała planetników? Za... Nie wiadomo. Może widzieli, a może po prostu byli tak zżyci z opowieściami o planetnikach, że kiedy oni się pojawili, stanęli in flesh, in corpore, to oni się jakby nie zdziwili albo. Teraz tak sobie pomyślałem, może to był taki czynnik tej zmiany otoczenia, prawda? Że oni się nie wystraszyli, nie wykazali żadnego, ale ja myślę, że to jest kwestia oswojenia po prostu z takim konceptem, że w przyrodzie, w naturze, w chmurach żyją inne, inni ludzie. Tylko... <laughs> no dobra, ale wiesz co, bo dokończymy jeszcze ten wątek, dzieci poszły za planetnikami i co tak, zobaczyły? Tak, tak. Y jeszcze taka ciekawostka, że tam nie tylko chodziło o to, że to są y duchy chmur. Tam się pojawiła też taka kwestia, że ci starsi tłumaczyli dzieciom, że to są planetnicy, bo pochodzą z innej planety. I oni mówili, że oni, o, Panie. Są ludzie z innej planety. Dzieci pobiegły oczywiście, zobaczyły, że ci mali jego zbliżają się do owalnego obiektu, tam się otwarł właz, oni weszli i jak u Lou Elizondo, błyskawiczne przyspieszenie, obiekt zniknął. Zanim zadasz pytania, bo widzę, że cisną ci się liczne, tylko wspomnę, że no to przetrwało w pamięci bardzo starych osób, prawda? Dotrwało do, do XXI wieku jako opowieść już osób mocno posuniętych w latach, ale to wspomnienie było tak silne i tak dokładne, że no, w przypadek planetników można w pewnym sensie przyjąć jako możliwe pierwszą relację z takimi istotami półelfami, półszarymi z ziem polskiej. A powiedz mi, czy dokopałeś się może gdzieś, czy ta historia miała jakieś wzmianki o tej historii, albo da się ją wyśledzić przed tym, tą falą zainteresowania UFO, która nastała po tym, jak w latach 50. po II wojnie światowej, kiedy już jakby był szerzej znany ten temat? Z tego, co kojarzę, to to o tym dowiedział się Arkadiusz Miazga, dzięki temu, że on po prostu stał się znany w środowisku, jako osoba, która nie dyskredytuje opowieści, które są. Mówiąc prosto, no niezwykle dziwaczne. Opowieści. Czyli to taka po prostu opowieść przekazywana z ust tak. która gdzieś się za, zapisała. Za, takich opowieści mamy wiele w, w, w ufologii, z różnych typów, i coś, co mnie tutaj się rzuca od razu, y, to jest to, o czym powiedziałeś, czyli to ta błyskawiczna identyfikacja. Y, to się bardzo często zdarza, że właśnie w, jeszcze w, tej w tych czasach, przed, y, przed tym wybuchem informacji na temat UFO, o tym, że, że, że są różne obserwacje, Ludzie jakby szybciej identyfikowali te anomalne zdarzenia, takie niecodzienne. One były szybko adaptowane do jakichś lokalnych wierzeń albo folkloru. I albo one uzyskiwały odcień taki religijny, typu objawienie, typu pojawienie się jakiegoś Boga, albo właśnie gdzieś tam w folklorze istniało, że, że gdzieś tam krasnoludki, elfy i takie różne zdarzenia, gdzie pojawiała się jakaś fizyczna postać, one są bardzo często od razu aha, to jest właśnie to, o czym nasi dziadowie opowiadali. To jest ta postać z bajek, jakby urzeczywistnienie mitu. A my teraz, w XXI wieku, przysłuchując się tych relacji, mówimy. A zaraz, zaraz. Te, ci planetnicy nam kogoś przypominają. Tak, oni są podejrzani, ci, ci planetnicy. Tak, wygląda na to, że istnieje coś w rodzaju wspólnego mianownika dla wielu tych historii, bo to też, jak się nad tym zastanowić, to czasami ci nieziemianie, ci nie ludzie zachowują się w podobny sposób dziwaczny. Oni nie przylatują na latających rybach, albo nie wiem, nie wyskakują z Ziemi, się materializując, tylko zachowują się w pewien określony sposób i w różnych kręgach kulturowych są nazywani inaczej. I są wiązani z innym żywiołem albo innym miejscem. Ale generalnie, no. W tym dziwactwie jest jakaś reguła. Jest jakaś metoda w tym szaleństwie. <grym> okay. Ale to jest taki przypadek bardzo barwny. Takiego echa, jest... echa jakiegoś nieznanego z folkloru. Tak, tak. Teraz już przejdziemy do poważnej ery UFO, czyli po obserwacji Kenneta Arnolda, kiedy jak widziano albo dziwne istoty, albo dziwne obiekty na niebie, to wiadomo było, że to mogą być przybysze z innych planet i chciałbym zacząć ten przegląd nie od najwcześniejszego przypadku, który mam, od troszeczkę późniejszego, ale ciekawego z tego względu, że to jest przypadek, którego efektem jest pierwsze polskie zdjęcie UFO. Przynajmniej ono do niedawna było jakby bezdyskusyjnie pierwszym polskim zdjęciem UFO. Ja je tutaj mam, prezentuję. Może ono się pojawi też na ekranie, jest zbliżone. Zdjęcie jest samo dużo większe. Pokazuje rzekę Poprad i drogę poniżej. Jest trochę więcej nieba, ale. To ja, sam... Przepraszam, ja tylko dam taką uwagę, że możecie Państwo również na Instagramie i Facebooku znaleźć fanpage kanału UFO i tam będziemy wrzucać zdjęcia i linki do materiałów, jeżeli takie będą, tak, żeby. Mogli sobie w lepszej rozdzielczości zobaczyć te zdjęcia, o których rozmawiamy. Tak, bo warto no. wyrobić sobie zdanie samemu niekoniecznie na podstawie ziarnistego tak. wydruku, który tak. tutaj przyniosłem na kartce. 22 grudnia to zdjęcie zostało zrobione w okolicznościach, które są nie mniej ciekawe, jak to, co pojawia się na zdjęciu, bo <laughs> samo zdjęcie w pewnym sensie wydaje się nudne. To jest. Spodek, taki typowy spodek, jeszcze nawet. No, na razie to jest plama, wiesz. Kleptycy no, by jest... powiedzieli, ale no generalnie tak, jest ale... to kształt tak. Okay, to jest... jest to plama, która kojarzy się z kształtem, Spot, który tak. podówczas mhm. funkcjonował w takim ogólnym myśleniu jako, jako pojazd kosmiczny, ale zdjęcie to wykonała osoba, nie był to farmer, nie był to rolnik ani gospodarz, tylko doktor Stanisław Kowalczewski, który był tak przejęty faktem uwiecznienia. Latającego spotka, że opisał okoliczności zrobienia tego zdjęcia bardzo dokładnie w liście i wysłał to zdjęcie do gazety, a także do różnych laboratoriów, które sprawdzały jego klisze. Ale no, nie tylko te badania potwierdziły, że zdjęcie nie zostało manipulowane, no cóż, w 58 też można było wielce zrobić. Ono się ukazało na przykład w życiu Warszawy, w, w takiej y, y, gazecie dookoła świata. Ale y, ciekawa jest sama historia, ponieważ y, doktor Kowalczewski, który spędzał urlop tam w tej muszynie, y, jego nie zafascynował jakiś dziwny obiekt na niebie, tylko dziwne światło, dziwny blask, który uznał za jakąś anomalię atmosferyczną związaną ze słońcem. On wyjrzał przez okno i zobaczył, kurczę, słońce świeci jakimś dziwnym kolorem. Uśmiałam się troszeczkę, bo y, myślę, że może ci się to kojarzyć z pewnymi Am, przypadkami. Oczywiście, że tak. Wiesz, z jakimi jakim się kojarzy. Właśnie wiem, ale... <grym> z Fatimą oczywiście. Tak, tak, z Fatimą, ale nie wchodząc w Fatimę, y, bo byśmy ugrzęźli zupełnie. On zobaczył po prostu dziwny blask, dziwne słońce na niebie, które jego zdaniem świeciło w jakiś taki pomarańczowy, mocny sposób, którego nigdy do tej pory nie zaobserwował. I myślał, że to jest jakiś fenomen, nie wiem, że atmosfera jest gęstsza, chmury, coś w tym stylu i zrobił zdjęcie temu fenomenowi, wyszedł potem na zewnątrz, żeby poprawić to zdjęcie, patrzy słońce ze zupełnie innym miejscu, więc pomyślał, kurczę, musiałem sfotografować coś innego, może meteoryt i faktycznie... To zdjęcie narobiło tyle hałasu w prasie i w ogóle w mediach, że zaczęli się wypowiadać naukowcy tacy podówczas poważani, stosujący brzytwę Okama. I tutaj był, było podejrzenie, że to był obiekt z grupy URSYT, takich meteorytów, które wtedy mogły być widziane na niebie. No ale w czym jest rzecz? On chciał fotografować dziwne słońce, a sfotografował. Coś, co przypomina solidny obiekt. Czyli to nie jest tak, że on widział e, spodek, tylko widział blask słoneczny, taką tarczę powiedzmy. No Słońce. Tak, tak zwane fałszywe słońce, tak? Tak, bardzo dokładnie to opisał. Mhm. Dlatego, że był zdumiony tym, co go spotkało. Nie? A dopiero później na kliszy zobaczył, tak. czemu rzeczywiście zrobił zdjęcie. Tak. Mhm. O. I między innymi dlatego mi się wydaje, że ten przypadek króciutki, bo to już jest jakby koniec historii mhm. w pewnym sensie, jest bardzo ciekawy, bo on pokazuje, że. To zjawisko, ten fenomen może inaczej oddziaływać na sprzęt, a mhm. inaczej na zmysły. Mhm. I to się pojawia w rozlicznych relacjach. Może to wyjaśnienia tego fenomenu mogą być bardzo różne od psychologicznych przez fizyczne ale takie zjawisko się od czasu do czasu pojawia i też jest pewnego rodzaju wspólnym mianownikiem i też mamy polski taki. No i tu już bada. mamy bardziej konkretne zaczepienie tej historii w rzeczywistości, bo mamy i zdjęcie, które możemy badać, możemy mieć co do niego różne zdanie, co jest na nim uwiecznione, ale jakieś zdjęcie zostało zrobione. No i druga rzecz, że mamy ślad w, w mediach, tak? czyli tak. mamy w archiwum, że zostało to tak. wysłane, że to nie jest późniejsza historia, którą ktoś dorobił, tylko w tamtych czasach, to jest, e, przypomnijmy, rok 1958, tak. e, zdjęcie muszyńskie. I rzeczywiście takie coś trafiło do mediów. Mhm. No fajnie, dobra. A cofamy na... się teraz o 4 teraz lata. Teraz się cofamy o 4 lata, bo z węgierskiej górki dochodzi relacja. Która nie była nigdzie w prasie. To jest zarejestrowany przypadek też później, ale w latach 80. to większość tych przypadków, o których opowiadam, pochodzi z publikacji dwójki ufologów, którzy byli bardzo zasłużonymi badaczami w latach 70., 80.: Bronisława Rzepeckiego i Krzysztofa Piechoty. I ona również dotarła do nich przez osobę, która była już wtedy w podeszłym wieku, ale była uczestnikiem osobistym. Mhm. I mamy do czynienia być może z pierwszym przypadkiem pobrania czy uprowadzenia na ziemiach polskich, ponieważ mhm. pani, która o tym opowiedziała, jako dziewczynka 11-letnia, wybrała się latem w ramach zabawy do lasu wraz z czwórką dzieci. Miała ja wtedy, mówiłem, 11 lat. Mhm. I w którymś momencie poczuła coś w rodzaju takiego y, tajemniczego dla niej intensywnego zainteresowania pewnym kierunkiem. Tak to nazwę, żeby nie powiedzieć, że coś ją przyciągało w tym kierunku. I udała się przez las w kierunku polany. Mhm. I na tym polanie zobaczyła widok, który był niecodzienny. Otóż w poprzek tej polany, ona była dość szeroka, y, nad nią, nad trawą, unosił się pojazd. Obiekt walcowatego kształtu, długości 60 metrów i wysokości około 5 metrów. Trudno było to stwierdzić, gdyż jego szczyt był pokryty jakby mgłą, czy jego dach. I on był taki zaoblony, ten walec, podłużny. Mnie się to ponie w czasie kojarzy nieco z przypadkiem z tiktakiem, ponieważ on był właśnie taki. No podłużny, właśnie tak okrągły, powiedzieć, że taki niktakowaty. Mhm. Właśnie, więc nie dość, że polskie uprowadzenie, to jeszcze polski tiktak i ona dostrzegła jakąś postać, która stała w otworze drzwiowym w tym obiekcie. Ona była wielkości i formatu, powiedzmy, normalnego człowieka, ale była ubrana w kombinezon i w jej pamięci tego zdarzenia zupełnie nie zapisał się obraz twarzy tej osoby. Ona stała w tych drzwiach i jak gdyby przywoływała ją, chociaż nie używała do tego słów, więc ona Dzielna jedynastolatka. To też jest taka sytuacja, że ktoś w, takim, w takiej sytuacji zachowuje się troszeczkę inaczej, niż byśmy podejrzewali. Nie wskoczyła w krzaki, nie zaczęła obserwować z daleka, co to się będzie działo, tylko raźnie weszła do tego obiektu i tam zobaczyła inne podobne postaci do osoby, która ją powitała, a ta osoba przekazała jej. Mm, Taki, taki jakby rozkaz czy polecenie, usiądź i ona usiadła wewnątrz przy czymś porównywalnym do filaru czy do, do słupa. I następne co pamięta to, że inne dzieci ją znalazły na polanie. I pytają, co się z tobą działo, gdzie ty byłaś? Minęły cztery godziny. O kurczę. Ale to od razu usiadła i właściwie w tym momencie jej przekaz się kończy? Czy, czy tam później jeszcze uzupełniała? No właśnie, tutaj ten przypadek robi się niestety rozmyty, dlatego że w pierwszych zeznaniach ta pani opowiadała, że nic nie pamięta z tego, co się działo po tym, jak usiadła. W sensie wewnątrz. Na, następna rzecz, którą pamięta, to to, że te dzieci ją odnalazły na tej polanie i były zaniepokojone jej długą nieobecnością. Co więcej, wedle jej relacji te dzieci parokrotnie przechodziły przez tą polanę w trakcie poszukiwania jej. I wtedy wresie. jej nie widziałem, jej nie znalazły. Ale niestety w późniejszym czasie ona zaczęła opowiadać takie historie o zabarwieniu religijnym, o podróży w kosmos, w której te opowieści mieli się pojawić święte postaci. Chyba Ale to jest raczej takie katolickie, tak? Czyli Jezus chyba tam się pojawił, Maria. Ale jak jest wspomniane w analizie tego przypadku, tej, tej relacji, ona zaczytywała się w takim popularnym podówczas przypadku, który się określa jako sprawa Andreasonów. Nie wiem, czy kiedyś spotkałeś się z sprawą Andrasonów. To jest taki przypadek, że o nim można by zrobić bibliotekę. To, to jest... zrobimy o nim na pewno odcinek, więc na razie tylko go zaznaczmy, że na, li na listę. Makes long story short, sprawiając, by długaśna opowieść zrobiła się krótka. Jest to historia, która zaczyna się od pojawienia się kosmitów w mieszkaniu, a kończy się religijnymi symbolami, wizją feniksa, który się spala, a z popiołu wychodzi robak, kontaktem z o. boską świadomością. Ale mówimy o tej drugiej sprawie, nie o tej. Tak, tak, tak. O sprawie Betty Andrasson mhm. I ta pani, już będąc, tak jak wspominałem, w starszym wieku czytała to. Istnieje podejrzenie, że po prostu jej wyobraźnia spróbowała zapełnić tą wyrwę, bo ten missing time, tak? bo tu mm -hmm. nie dość, że się pojawia uprowadzenie, nie dość, że się pojawia polski Tik-Tak, to jeszcze się pojawia polski missing time, czyli ten zagubiony czas. Tak, no właśnie chciałem do tego nawiązać, że tu jest kolejny element, który bardzo często się przejawia przy obserwacjach UFO i to nie tylko przy tak zwanych pobraniach, kiedy mamy opowieści o rzekomym kontakcie Obserwatora czy osób biorących udział z tak zwanymi ufonautami jak to się czasem określa czyli tymi osobami czy istotami, które znajdują się w tych obiektach, ale również taki missing time. Czyli ten stracony czas pojawia się też przy bliskim obcowaniu z samym obiektem. Na przykład o czymś takim wspominają osoby, które widziały taki obiekt, który na przykład unosił się nad ich samochodami, ostatecznie nie widziały postaci, ale też zdaje się, że piloci przy jakimś bardzo bliskim, takim jakby mijance też, też zdarza się tak, że. Zdaje się, że Louis Elizondo o tym kiedyś wspominał, że są że również zanotowane takie raporty, że tylko że wtedy to jest krótszy czas, bo tam brakuje 5 minut, 10, no ale generalnie ten motyw, że im bliżej jesteśmy tego nieznanego, tym więcej mamy tego straconego czasu, no jest taki bardzo. Bardzo typowy, można powiedzieć, i w ogóle bardzo ciekawe rzeczy się później odkrywa, zwłaszcza przy regresji. Tutaj akurat nie było, nie było hipnozy, ale przy innych pobraniach, o których na pewno zrobimy kiedyś odcinek, no to ten motyw odkrywania tego, co się stało, co się działo w tym straconym czasie jest też bardzo ciekawy. A czy mamy jeszcze jakieś inne ślady tego zdarzenia? Bo tu mamy 1954 rok. Czy w momencie, kiedy to się wydarzyło, to było jakieś, nie wiem, odbiło się w mediach? Nie. To... nie, nie, w ogóle. W ogóle, w ogóle. Zresztą zwróć uwagę, który to jest rok. Mhm. Ja podejrzewam, że to zostało w rodzinie i prawdopodobnie ta rodzina starała się za bardzo nie rozmawiać o tym, bo to było jakieś takie dziwactwo, które jeszcze mogło być jakieś tam niepokojące, więc ja tego się poprawię, że to było pięć godzin, które minęły od momentu, kiedy ta jedenastolatka się zagubiła, a kiedy została odnaleziona i taki szczegół sobie wynotowałem, bo on mnie w pewnym sensie jakoś tak zbił z tropu, że ona podała Grubość ścian obiektu, że jak wchodziła do niego przez ten otwór, to czy się przytrzymała, czy zaobserwowała, że to było dwa, około 12 cm. Taki szczegół, który, bo często się mówi, że tego typu doznania się dzieją wewnątrz osobowości, mhm. że to jest coś, co jest gdzieś na takiej wypadkowej zdarzenia fizycznego i y, czegoś w rodzaju y, własnej jaźni. A tutaj taki szczegół, że ktoś mhm. zapamiętał tą grubość, no to o niczym nie świadczy, ale, ale na mnie zrobił, zrobił wrażenie taki, taki dodatek, że. Ale takie niesamowite rzeczy czasami się dzieją na taki w, można to powiedzieć, prawda. takim zwolnionym czasie, tak? Rzeczy nawet bardzo dynamiczne, jakieś powiedzmy wypadki, czy jakieś takie bardzo gwałtowne wydarzenia, które odciskają bardzo duże piętno na, na ludziach, którzy brali w nim udział. To się bardzo często zdarza, że oni mają taką wybiórczą, ale taką fotograficzną pamięć, że jakiś jeden szczegół, tak, który tak, czasami tak. jest pozornie nieistotny, potrafi. Się właśnie bardzo mocno i głęboko wyryć w pamięci. No dobra, ale tu mamy taki przypadek, że, że mamy jedną właściwie dziewczynkę, która opowiada historię, i, i, i to przychodzi do nas później. A kolejny przypadek na naszej liście to już nie dość, że skok w czasie, bo mamy 1979 rok, no to jeszcze tych osób, które mówiły o tym doświadczeniu, jest znacznie więcej. Zgadza się i tutaj też chciałbym podkreślić, bo przechodzimy do roku 1979, który jest wybitnym rokiem dla zdarzeń ufologicznych w Polsce, bo z tego co pamiętam w publikacji właśnie z lat 90. Ufo nad Polską, dwóch ufologów, których wcześniej wspomniałem. Tam jest taka tabelka, ile jest zarejestrowanych przypadków w latach do 1990 roku. I z tego co pamiętam, to tam takie najwyższe rekordy to są około 70 przypadków, a ten rok 79 to jest chyba 190. I to jest związane z Emilcinem, który się wydarzył w 1978, mhm. czyli to był rok wcześniej. I to może być tłumaczone dwojako, albo jest jeszcze taka półdroga, tak? Z jednej strony sceptycy mogą powiedzieć, że Polacy się dowiedzieli o UFO z programu o Emilcinie i też chcieli nagadać o swoim UFO, a z drugiej strony może to świadczyć o tym, że oni się otwarli na opowiadanie ufologom. Zresztą wtedy zaczęły się pojawiać kluby ufologiczne, stowarzyszenia ufologiczne, ich było naprawdę, naprawdę dużo w, w tamtym okresie. No, a oczywiście istnieje też droga pośrednia, że było pół na pół, że było dużo przypadków, ale było też mhm. i dużo. Więcej osób, które poemicznie stwierdziło, że swoje historie opowie wyleje swoje Ale to też, jest, to też nie jest nic dziwnego w takiej ufologii nawet światowej, bo to zjawisko pojawia się falami, i tak jak falami pojawiały się na przykład fantomowe rakiety w, w Grecji, znaczy w Skandynawii, czy w Grecji właśnie obserwowanie obiektów, czy w Belgii, to też bardzo często się odbywa tak, że, że jest jakiś moment, nie wiem, tygodnie, czasami miesiące, kiedy jest bardzo duża intensywność obserwacji jakichś dziwnych zjawisk które później się wyczerpują i znikają i właściwie tak, nie ma kontynuacji, tak? tak? Dokładnie tak jest. No, a jeżeli też pójść tym tropem, że to w jakiś sposób, którego nie znamy, tylko się zastanawiamy nad tym, to rezonuje z ludzką świadomością, to takie w pewnym sensie otwarcie czy zainteresowanie na naszym obszarze geograficznym, mogło również wpłynąć jakoś na częstotliwość, hmm. ale oczywiście to jest czysta spekulacja na to dowodów żadnych nie ma. To no ale dobra, jasne, wróćmy że w ogóle ja do tego, co się stało, bo jest, tutaj opowiadam. Jest, ten, jest ten wyjątkowy 1999 rok. To się stało wieczorem, 20 sierpnia, czyli w wakacje. Kiedy ciepły wieczór, dużo ludzi wyszło na balkony, na tarasy, do ogrodu, i osób, które w tym momencie tego, tego wieczoru, od godziny mniej więcej 20:30 po późny wieczór, osób, które zauważyły nad Polską dziwny obiekt, łamane dziwne obiekty, były najprawdopodobniej tysiące, na pewno setki. Bo bardzo dużo osób zgłaszało tego typu raporty, i bardzo dużo osób zamieściło swoje relacje w prasie. To się zaczęło na Pomorzu i przemieszczało się w głąb Polski. Najwięcej obserwacji jest z północy, ale ostatecznie to sięgnęło samego południa. Można by wymieniać naprawdę dziesiątki, dziesiątki miejscowości, nad którymi to było obserwowane. I rekonstrukcja taka czasowa, że o tej godzinie było to zaobserwowane w ten sposób na przykład w Gdyni, o tej porze było zaobserwowane w Fromborku w taki sposób, o tej porze w Malborku w taki sposób, pokazuje pewną taką sekwencję zdarzeń, którą da się ułożyć. Ale czy jest jeden obiekt, czy wiele? <laughs> Najpierw jeden, potem wiele. A, okay. Właśnie albo dołączyły do niego albo doszło do czegoś w rodzaju rozpadu dużego obiektu, który przypominał cygaro. To jest też taki charakterystyczny kształt. Jeden z takich UFO kształtów. Tak, tak. To jest taki topowy kształt <coughs> i na początku zaczęło się od obserwacji czegoś dużego, co przypominało cygaro. Być może z czymś co brano za okna lub jakieś światła, co potem rozdzieliło się na szereg kul. Które najpierw były forpocztą dużego pojazdu, a później stały się same taką ławicą kul, które leciały dalej i zmieniały względem siebie położenie. We, w Warszawie zrobiono zdjęcie. W Pruszczu Gdańskim osoba, która raportowała to zdarzenie, opisywała, jak widziała na niebie, jak to cygaro przemienia się w kulę. Widziała to po prostu. Zastanawiam się, czy to trochę nie było tak, że ona widziała to pod różnym kątem. Na początku jakoś z boku, potem bardziej z tyłu. To mogło wpłynąć na to, w jaki sposób ona to widziała. Ale oprócz tego, to jest też ciekawe. W trakcie te, tej kumulacji obserwacji pojawiały się zaburzenia. Na przykład, zamilkło radio w Gdyni, którym to radiem łączono się ze statkami, które są w okolicy na morzu i ono zanikło na długi czas, i technicy nie byli w stanie wyjaśnić, co to spowodowało. Pojawiła się taka relacja, że taki przypadek zdarzył się raz w Gdyni, ale dużo, dużo, na dużo krócej, kiedy Amerykanie testowali bombę atomową tysiące kilometrów stąd. I to jest taki dodatkowy jeszcze smaczek, że być może, może to spowodowało coś innego, ale sumują się te zdarzenia. W ten jeden wieczór masa ludzi, która widzi ten obiekt, donosi do prasy o nim i jeszcze dodatkowe, dodatkowe yy, zaburzenia. No dobra, ale to coś musiało być w końcu, no bo mamy, te, znaczy te raporty są. Co zostało zaobserwowane, to jest jakby temat niewyjaśniony do tej pory, natomiast no mamy obserwacje, mamy relacje świadków, to wszystko się czasowo i jakby spina i to wiemy, że to jest to, że obserwowali prawdopodobnie to samo zjawisko, no więc w jakiś sposób musiało zostać skomentowane. Czy jest jakieś oficjalne wyjaśnienie, co to mogło być? Tak, oficjalne wyjaśnienie jest takie, że był to rozpad bolidu który się przemieszczał nad Polską. Tylko, że. Bolitu, czyli takiego. No... Meteorytu. Meteorytu, który, tak, który mhm. wpadł w atmosferę i na początku był większy, a potem jak głębiej wchodził w atmosferę, to kruszał i... Szczerze mówiąc, to było moje pierwsze moje pierwsze skojarzenie, bo ja nie znałem tej sprawy wcześniej, dlatego, że ten, jak powiedziałeś o tym kształcie cygaro, to mi od razu pierwsze co, to miałem skojarzenie z Oumuamua. No tak, Czyli z tak. tym obiektem, który e, znany astrofizyk amerykański Avi Loeb uważał i napisał to w swojej książce, a, a to postać też nie, nie nieprzypadkowa, bo, bo był e, był Ciekawym astronomii na Harvardzie. I on napisał właśnie książkę, w której stwierdził, że ten obiekt pozaziemski o czyli który przyleciał z pozaziemski, znaczy pozasłoneczny, w tym sensie, że on przyleciał z poza układu, układu słonecznego do naszego układu, i został zaobserwowany, że być może był jakimś właśnie nie naturalnym kawałkiem, naturalnym kawałkiem skały, tylko jakimś wytworem technologii, która nie została wytworzona ręką człowieka. Więc dlatego tak mi się skojarzyło z tym tym. Ale no dobra, czyli bolit, takie by jest wyjaśnienie oficjalne, tak? takie jest wyjaśnienie. A były Jakieś ja, badanie no. oficjalne, śledztwo? Raczej nie za bardzo. Bardziej to były takie komentarze kogoś, mhm. kogo złapano i poproszono do prasy, żeby tak no, uszył coś na szybko. Przeciwko tej teorii świadczy to, że mm, po pierwsze ten obiekt był bezgłośny, nie, zupełnie bezgłośny. Wszyscy, którzy obserwowali go, mówili, że dla nich szokującym wrażeniem było to, że on się przemieszczał w zupełnej ciszy. Jeżeli to się działo gdzieś w wysokiej atmosferze, no to i tak byłoby prawdopodobnie bezgłośne, ale jednak ten rozpad skały na coś innego, albo jakiegoś metalicznego obiektu, wygląda w pewien charakterystyczny sposób. Trudno mm -hmm. powiedzieć o czymś, co ma okna na przykład, co ma światełka, co tworzy formację, która układa się w jakiś kształt. Hmm. Nic też nie spadło z nieba, nie było żadnych śladów. Nie, po... nie. Hmm, no ale na... to mogło się też przemieszczać górą i sprawdzić gdzieś zupełnie. Albo spłonąć uh, stuprocentowo. Hmm. Hmm. Też to jest jedna z charakterystyk UAP czy UFO, bo Bez, się stosuje tej hmm. bezgłośność, tak, ale przynajmniej dla mnie dość takim częstym zjawiskiem jest to, że one zmieniają kształt. To o tym się może mówi mało, ale czasami hmm. przy, przydarza się tak, że one zmieniają kształt, i tutaj, w tej relacji, właśnie się pojawia tego typu, tego typu obserwacja. No i też musimy zostać właśnie z, takim, z, takim, z taką niepewnością, co tak naprawdę zaobserwowano. No tylko powiem to, że obserwowały to osoby o bardzo różnych drogach zawodowych, życiowych a oni się upierali, że wiedzą, co widzieli. Okej, okay. ale przy tysiącu świadków, no to coś musieli widzieć. To jest kwestia już raczej interpretacji niż podważania tego, że rzeczywiście jakiś fenomen miał miejsce. Zdecydowanie tak. tak. No dobrze, jedziemy dalej. Następny przypadek, który widzę na naszej liście, to Witkowice 1980 i po, krótkim, po krótkiej liście zagadnień, które się tu pojawiają, no zamieniam się w słuch. To jest mój ulubiony przypadek z Polski, to muszę się przyznać od razu i bardzo bym chciał kiedyś go przeanalizować, bo jest to skala dziwności, która no po prostu przebija urządzenie, które mierzy dziwność. Ponieważ nie jest to żadna obserwacja lądowania obiektu, z którego wychodzą jakieś istoty, nawet bardzo dziwaczne, ani nie jest to obserwacja dziwnych istot, które pojawiają się u kogoś w ogrodzie albo się materializują w mieszkaniu, wyglądając jak to, co my dzisiaj nazywamy kosmitami. To jest przypadek kiedy na no, obywatela polski, obywatela PRL-u obudził w jego własnej kuchni tajemniczy dźwięk i dziwne poczucie i dostrzegł, że w swojej własnej kuchni jest otoczony przez tajemnicze postacie. Mhm. A gdzie Witkowice, czyli w to jest wioska, tak? Czyli to był taki dom. Mała, nie, to jest mała miejscowość. Ale to nie jest blok. Nie pamiętam w tym mm -hmm. momencie, ale okay. zdaje mi się, że to mógł być blok. Tak mi się wydaje. Musiałbym to sprawdzić. Widziałem rekonstrukcję tej kuchni, dlatego, że ten Aha. przypadek jest tak zbadany, że jest plan sytuacyjny, kto u niego się pojawił. A były to ni mniej, ni więcej cztery miniaturowe figurki, które miały praktycznie ludzkie kształty i ludzką fizjonomię. W Sensie, że um, chodzi o proporcje ciała, mm -hmm. dlatego że na przykład szarzy kosmici albo no tak, miasta mają... innych kosmitów mają wielkie głowy, tak, tak. ale mają perlarze ciała. Pan. Tak. Mm -hmm. Ten pan, pan Stanisław, twierdził, że u niego pojawiły się cztery ludziki, które miały różne twarze, różne uczesania, były wysokości mniej więcej 70 cm i one obstawiły tą kuchnię, wśród nich jeden miał jakąś taką skrzyneczkę. Ale czekaj, bo on tam był w, w tej kuchni, On tak? był w tej kuchni. To on... nie jest tak, że on się obudził, bo były hałasy on... i przyszedł, tylko on stał sobie w kuchni nie, normalnie? Nie, on przysnął w kuchni, bo ah, tu jest okay. jeszcze wątek niestety alkoholowy na dokładkę, bo on twierdzi, że wypił krzynkę tam, ale Aha, że się nie upił, okay. no przyszedł do tej kuchni, tam sobie coś jadł, czytał sobie jakąś gazetę, przysnął i po dwunastej budzi się bo usłyszał taki dźwięk, który przypominał mu skwierczenie i widzi tych gości. I on się straszliwie przestraszył tego, ale wtedy z tego pudełeczka, które trzymała jedna z tych istot, dobiegało jakieś takie światło, które wpływało na niego uspokajająco. On tak to z opowiadał. Z pudełka. Brzmi dziwacznie? No to... Będzie dziwniej, będzie, będzie dziwniej, znacznie dziwniej. dziwniej. I pierwsza jego myśl, w zasadzie nie myśl, tylko taka instynktowna reakcja, była, że on popatrzył na krzyż, który wisiał w tej kuchni, bo. No, no tak. Zobaczył istoty, które mogą być demoniczne. Mhm. I podobno. Y ta, on tak to opowiadał, twierdził, twierdził, nigdy nie zmienił też zdania, opowiadał mhm. to też z taką szczegółowością do mikrosekundy, że na to jego spojrzenie na krzyż, jedna z tych istot się uśmiechnęła takim grymasem, takim drwiącym nieco. Mhm. Ale to był dopiero wstęp do tego, tego wszystkiego, dlatego że Pan Stanisław zaczął z tymi ludzikami rozmowę, zaczął z nimi rozmawiać. Bo sytuacja była bardzo napięta. Oni stoją, gapią się na niego, nic nie mówią. On zapytał: Panowie, co wy tu robicie? Panowie, wy chyba jesteście z UFO. I otrzymał odpowiedź: tak, my jesteśmy z UFO. A druga postać doprecyzowała: przynajmniej wy nas tak nazywacie. I dalej, oni dalej toczy się ta rozmowa. Różne ludki odpowiadają na różne przekazy. A to była y, werbalna rozmowa, czy? Tak, werbalna. i okay. były różne głosy, niektóre brzmiały dziwacznie, inne brzmiały poważniej. Y, na przykład, ten pan Stanisław powiedział, y, panowie, wy chyba jesteście z tego amerykańskiego filmu jeźdźcy, bo on oglądał w telewizji film mm -hmm. science fiction. I y, jedna z tych istot powiedziała, to nie jest film, a druga powiedziała, Natomiast reżyser tylko wyimaginował sobie pewne sprawy. Okay. I ta rozmowa trwa. Jest dialog rozpisany na te osoby. To było bardzo dokładnie badane, kto co powiedział. Tam dalej wchodzą różne wątki, takie globalne. On tam sugeruje im, żeby zniszczyli broń atomową Amerykanom, żeby nie zagrażali. No nie posłuchali. Z nie, tego, niestety. Co wiem, nie posłuchali. Bo się zasłonili taką zasadą nieinterwencji. Trochę ze Star Treka. Może ona może coś w tym jest. No i ostatecznie te istoty miały spowodować, jakby uśpienie go z powrotem, mhm. ale on się wybudził, one zniknęły oczywiście. On poleciał do sąsiedniej sypialni, gdzie spała żona i córka, że ona stwierdziła, że słyszała rozmowę. On mówi, wstawaj, bo tutaj w kuchni jacyś, jakieś tutaj ludziki się pojawiły. No ona go potraktowała tak jak prawdopodobnie teraz czuje się większość naszych oglądających. Ja się tak, z tak z czuję, bo wiesz, ja już masz jakby wszystkie elementy historii, tak? Masz tak. faceta, który oglądał film, który sobie tam, prawda, dla kurażu czy dla, czy dla zdrowotności na wieczór wypił, zasnął sobie i no i nagle się włączyła klisza, prawda? I poleciało z automatu. Więcej, jeszcze jeszcze więcej. On znał przypadek emilciński. I on y, pamiętał, że istoty z Emilcina mówiły takim szczebiotliwym głosem mm -hmm. i miały błonki między palcami. I on twierdził, że kiedy starał się te cechy wypatrzeć u tych lodzików, one jakby reagowały, że Wyczuwały jego intencje i pokazały mu tak dłonie, jakby je krzyżując. A, okej. Okay. On był tak przejęty tym tematem, że jeszcze tej samej nocy pojechał na milicję obywatelską, żeby zawiadomić. <laughs> odpowiednie organa, że Ziemia być może została najechana. A potem starał się skontaktować z czołowymi ufologami polskimi. No właśnie, jaka była reakcja tego polskiego środowiska, bo z tego co wiem... A jaką ty masz reakcję? No czekaj, okay, ale z tego co wiem, to, to mówiłeś zawsze, że ta stara gwardia, można tak powiedzieć, ufologów polskich, no to była raczej taka mocno, starali się przynajmniej mocno stąpać po Ziemi. W sensie to była taka duża doza sceptycyzmu zdrowego, Taka próba wtłoczenia tego zjawiska w jakieś ramy, może nie takie stricte naukowe, ale jednak, żeby to, żeby to miało ręce i nogi, żeby to nie było tylko spisywanie opowieści, ale też jakaś weryfikacja, też jakoś próba odpowiedzi na pewne pytania, że to, to miało jednak taki charakter badawczy. No więc właśnie zastanawiam się, jaka jest reakcja, bo moja osobiście, znaczy ja nie chciałbym wyjść na kogoś, kto, kto tak prawda, z rękawa odrzuca takie, takie, takie opowieści, bo tak naprawdę. No, Fenomen ufo, zwłaszcza przy tych kontaktach yy bliższych, gdzie, gdzie nie mamy takiego materiału jak tutaj zdjęcia, czy relacja w prasie, czy tysiące świadków, a mamy jakieś indywidualne kontakty, czy pobranie, uprowadzenie, czy, czy jakiś kontakt taki, no to tą siłą rzeczy zawsze będzie się opierać na, na tym świadku, na jego wiarygodności i na tej opowieści. No i tutaj powiem eufemistycznie: no świadek nie, nie widzisz, pomaga nam. Nie widzisz tej wiarygodności. Nie pomaga nam, żebyśmy uwierzyli w jego historię. Tak, ale to jest szerszy kontekst tego wydarzenia, polegający na tym, że to były dwa lata po Emilcinie. Mhm. Wróćmy do Emilcina. I czołowym badaczem Emilcina był socjolog Zbigniew Blania Bolnar, który był też ekspertem, bo znał pracę J. Alana Hainka i w ogóle tą metodologię no, zachodnią. Taki, taka ikona, można powiedzieć, w Polsce. Zgadza się. On się starał zainteresować tym przypadkiem Blaniem, ale Blania. Go zblaniował. A. Nie miał ochoty już zupełnie wchodzić w jakiś kolejny Emilcin, zwłaszcza, że historia była mega dziwaczna. Mhm. I to przez środowisko ufologiczne, które było bardzo krytyczne w stosunku do Blani, po dekadzie, kiedy ta historia wypłynęła, to był kolejny kamyczek do ogródka. Oni mu zarzucali, że to jest bardzo ciekawy przypadek. Nie ze względu na to, że świadek tam przysnął w kuchni i mu się zdawało. Ten przypadek jest niesamowicie ciekawy ze względu na coś, co w latach 90. i na przełomie lat 90. XXI wieku było określone jako teorią mimikry. Mhm. I takim zagadnieniem, którym zajmował się Jacques Vallée. I sam, sam, sam ten dialog, on w, w, z wielu względów bazował na tym, co wtedy było w zainteresowaniu ufologów. No właśnie, to wyjaśnijmy może, bo jak się już pojawia Jacques Vallée i mimikra, o czym mówimy. Jacques Vallée to jest francuski ufolog, który zdaje się, że on z wykształcenia jest informatykiem. Zgadza się, on współtworzył internet, no, był bardzo zasłużony dla wprowadzania w ogóle takich innowacyjnych technologii. Był przyjacielem legendarnego J. Allen Heineka, czyli te, tego głównego naukowca, który z, był taką twarzą Naukową projektu Błękitnej Księgi w Stanach. I jest również sportretowany w filmie Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia. Tak, tak, dlatego, że on był I... wzorem dla postaci tak. granej przez mhm. François Trifo, legendarnego też reżysera francuskiego, który zagrał tam La Comba. Swoją drogą to był człowiek absolutnie odporny na język angielski. Nie potrafił nauczyć się niczego po angielsku. I kiedy po dniach i dniach klepania jednej frazy po angielsku, wreszcie na planie to powiedział, to wszyscy wokół i tak myśleli, że powiedział coś po francusku. Ale wracając do tego przypadku. Ale mimikra, co to jest ta teoria mimikry, bo to jest interesujące. Teoria mimikry, mówiąc bardzo w skrócie, zakłada, że ten fenomen, który się manifestuje w naszej codzienności takiej codzienności, że to jest stół, to jest mikrofon, to jest bartosz. Że ona nie do końca jest stołem, nie do końca jest mikrofonem, nie do końca jest bartoszem, tylko może się pokazać w sposób, który sama uzna za stosowny, albo w sposób, który zaczerpnie ze świadka. Troszeczkę tak jak w tych Maszkowicach, mhm. że jeżeli, to jest też związane z interpretacją, jeżeli powiedzmy w Maszkowicach y, tam gospodarze uważali, że tajemnicze istoty to są planetnicy, to przyszli planetnicy. Mhm. Jeżeli pan, który był w PRL-u, znał Emilcin. Kurczę, no ale to jest jeszcze dziwniejsze, bo to nie powinny być małe ludki, tylko to powinny być stwory z Emilcina. No ale nie o to chodzi. Generalnie mhm. chodzi o to, że te, te, te spotkania z tymi istotami dlatego są no, zupełnie nie do badania przez naukę. Bo no, trzeba by złapać takie stworka, mhm. a wiele wskazuje na to, że one. Wiele wskazuje, i to jest teoria, tak? tak. że one mhm. mogą się prezentować nam korzystając z naszego zasobu wyobrażeń. Czyli pokazują się mniej więcej, tak mówiąc wprost, yy, krótko, tak pokazują się są. w taki sposób, jak my moglibyśmy się spodziewać, coś, co jest dla nas zrozumiałe, tak? Co, coś, tak. coś, co wyciągają z naszej głowy i pokazują się, czyli na przykład Znów wracamy do, do, tego, do tych tematów historycznych, jeżeli gdzieś w danej, na danym terenie jest jakiś folklor, powiedzmy, nie wiem, elficki, albo mamy silnie religijną społeczność, to taki fenomen będzie się pojawiał bardziej w tych kontekstach lokalnych, czy się będzie pojawiać coś bardziej, co jest w głowie tego, kto patrzy? Dlatego ten przypadek, Dlatego ten przypadek jest. Z, Choć jest z jego wiarygodnością jest różnie. Ale, jego wiarygodność jest, jaka jest Ale nie oszukujmy się, że y, niewiarygodne historie, a nawet wręcz y, oszustwa i, i wymysły są jakby nieodłączną częścią badania, badania czy interesowania się zjawiskami UFO, więc tu nie ma się co obrażać na to, że, że coś wydaje się mniej prawdopodobne. Po prostu no, do wszystkiego należy pod, podchodzić z taką zdrową dozą sceptycyzmu, ale. Przypadek jest, jest ciekawy. Ja powiem jeszcze tak, że ten przypadek stał się częścią analizy y, opracowania ufologów z końcówki XX wieku. Jakby wszedł do kanonu w pewnym sensie, dlatego ja też o nim mówię. Mhm. Gdyby oni y, mieli jakieś takie mocne podejrzenia, że ten pan jest niewiarygodny, że ten pan to jest po prostu osoba, która ich wkręca z jakiegoś powodu, albo ona po prostu miała urojenia, albo coś w tym stylu, no to jest duże prawdopodobieństwo, że oni po prostu mieliby narzędzia, mm. żeby to odkryć. Być może ktoś oglądający nas, zna lepiej ten przypadek, jest w stanie go jeszcze jakoś naświetlić. Być może. Tak, to czekamy w komentarzach, jeżeli jest choba tak, to rynikiem nawet tego, albo znała tego, tego pana, i to, e, mm -hmm. to, to mogłoby nas troszeczkę tutaj. Dobra, ale lecimy dalej. Jedziemy dalej, gdyż czas na. Sześć, Sześć lat y później w Szczecinie. I też jest Jesteśmy ciekawie. w Szczecinie i mamy właśnie też taki przypadek związany z być może uprowadzeniem, a być może nie. Też dosyć taki tajemniczy, bo bohaterami... 1986, a, 1986 rok. 1986. Głównymi bohaterami jest małżeństwo pani Czesława i pan Marian, którzy, jak często zaczyna się taka opowieść, spędzali w sposób tradycyjny wieczór, oglądali telewizję i przysypiali na tej telewizji, bo to był 1986, może nie było nic za bardzo ciekawego, ale w telewizorze zaczęły się zakłócenia i kiedy oni wybudzili się troszeczkę z takiej drzemki, dostrzegli, że w pomieszczeniu oprócz nich są dwie istoty. O tych istotach nie da się za bardzo wiele powiedzieć, dlatego że wszystko, co oni o nich mówią, że były niewyraziste. To znaczy, że były to figury, które były tak z grubsza humanoidalne, ale no nie da się za dużo powiedzieć o ich twarzach, o kombinezonach lub nie, o, o jakiejkolwiek budowie ciała. I. Mm, Początkowe wrażenie pani z tego uprowadzenia, yy, przepraszam, z tego przypadku, jest takie Marian, kogoś wpuścił do mieszkania, kto to jest? A on mówi, no nikogo nie wpuszczałem, a te istoty już są obok nich, siedzą mm -hmm. i zaczynają w pewnym sensie taką yy, uficzną gadaninę. Pojawiają się takie dziwaczne przekazy do, do pani Czesławy. Jesteś potrzebna do reprodukcji ludzi, musisz teraz pójść z nami. To są takie typowe yy, yy, szalbierstwa kosmitów. I na zewnątrz pojawia się światło. Na zewnątrz pojawia się jakieś dziwne, niezidentyfikowane Poza światło. Poza mieszkaniem. Poza mieszkaniem, mhm. tak. Oni widzą to światło przez okno. I dostrzegają obiekt, świetlistą kulę, która jest w pewnej odległości, nad takim nasypem. I tu też bardzo ciekawy element związany z odbieraniem tego typu przypadków. Oboje widzą je w innym kolorze. Mhm. To znaczy, że ona się upiera, że to jest czerwone, a on, że jest niebieskie. I ona twierdzi, że to ją przyzywa, musi tam iść. Więc oboje wychodzą z tego domu, idą na drugą stronę jezdni, spotykają jakąś panią, pytają, czy ona widzi to światło. Ona twierdzi, że nie widzi żadnego światła. Oni oboje twierdzą, że widzą bardzo dokładnie to światło i że to Czesława ma iść do tego światła i zostać użyta przez tej istoty. Nie wiem, jest potrzebna do reprodukcji, no same tu powiedziały. No niestety, tego typu wątek jest też bardzo stały w tego typu opowieściach. Ale mąż nie chce jej puścić, i wtedy zdarza się coś, co jest też bardzo w tego typu historiach rzadkie. Ma, ma parę precedensów. On twierdzi, że czuje coś w rodzaju takiego odepchnięcia. impulsu, odepchnięcia jakby uderzył go promień on go powala na, na drogę czy na, na jakiś tam grunt, więc żona go zabiera z powrotem do mieszkania. I tam dalej trwa coś w rodzaju takiej mentalnej przepychanki, ona to opowiada, że czuje tak mocny przymus, żeby pójść do tego światła, że nie może usiedzieć, musi iść. Jej mąż stara się jakoś przeciwdziałać temu i w jakiś sposób grozi temu, temu światłu, zostaje po raz drugi jakby pchnięty. I po tym zostaje wykluczony z tego doświadczenia. Cokolwiek jakby oni przeżywają, ja nie mówię, że to się zdarzyło w 100% mm -hmm. tak naprawdę. Mówię, no tak, tak. o czym oni opowiadali. Mówimy o raporcie. Tak, tak mówi, o, mówimy o, o tym, mm -hmm. co oni relacjonowali, co badali ufologowie pod koniec lat 90. Ona dalej widzi światło, on już nie. Więc on wychodzi sprawdzić okolice. Jakby to investigate. Kiedy wraca, ona mówi, że straciła świadomość, stało się z nią coś bardzo dziwnego. I stwierdzi, że, że doszło jeszcze do jakichś wydarzeń, które, których dokładnie nie pamięta, ale że, że są tego jakieś, jakieś ślady, że jest inaczej ubrana niż była. Okej, okay. ale co, inne ubrania czy jakieś poszarpane takie? In, inaczej, inaczej założone. Hmm. I teraz, z tego co pamiętam, nie jestem w 100% pewien, czy, czy dokładnie hmm. o to chodziło, ale to jest takie zdarzenie, które, na przykład to pchnięcie, jakby hmm. uderzenie promieniem. Mi się to troszeczkę skojarzyło z Travisem Waltonem. No, mamy te same skojarzenia widzę. No. no tak, nadajemy na tych samych falach, tak. E, dokładnie, też mi się skojarzyło z Travisem Waltonem, ale no tu też mamy ten wątek znowu straconego czasu. E, tu, nie było, tu też nie było e, z Tego co regresji, ten... mhm. nie było. Bo w, w, w niektórych przypadkach mamy to, że jest jakby pierwsza warstwa doświadczenia, czyli to co Osoby pamiętają, no i później, na skutek tego, że albo gryzą się z tym tematem, albo to im nie daje spokoju, albo udają się po pomoc psychiatryczną, psychologiczną, prędzej czy później trafiają na sesję hipnozy, i tam się okazuje, że w takiej regresji opowiadają bardziej co się działo w tym straconym czasie i tam się pojawia jakby druga warstwa historii. Ona się czasami w ogóle różni od tej pierwszej, ale tutaj w tym przypadku nie mieliśmy, więc zostaje nam tylko ta pierwsza warstwa, no też bardzo ciekawy przypadek. dobra, został nam jeszcze jeden. tak ja tylko jeszcze makluję byśmy... bo. Teraz tak sobie zdałem sprawę, że być może w Polsce ta regresja hipnotyczna w ogóle nie wchodziła w grę, bo tak sobie pomyślałem. No, my nie mieliśmy dzisiaj, chyba praktyki jeszcze, tak? Tak, dlaczego nie? ci polscy ufologowie nie stosowali jej w przypadkach, w których widać, że coś jest nie w porządku ze wspomnieniami? Inny kolor, mhm. jakiś właśnie stracony czas, jakieś różnice w odbiorze tego samego wydarzenia. Tak sobie myślę, że Amerykanie już od lat 60. to stosowali. I podejrzewam, że też była taka sinusoida, kiedy uważano, że ta hipnoza robi więcej złego niż dobrego, a później powstały takie, powiedzmy, inne metodologie i bardziej wrażliwe osoby się za to zabrały, takie jak dr John Mack na przykład, które podchodziły do całego tego zagadnienia i z punktu widzenia naukowego, bo on był psychiatrą i naukowcem, i w pewnym sensie odczarowały takie odium, że hipnoza to jest bardziej... Wtłaczanie wspomnień, mhm. tak? Że możesz zaczarować kogoś. Pamiętasz kosmitów, spotkałeś kosmitów? a nie staranie się odzyskania tego, co się mogło stać naprawdę, albo co zdaniem osoby, która coś przeżyła się stało, bo to też nie, może nie być uzyskanie dokładnie tego, co zaszło, tylko tego, co ktoś jest w stu procentach przekonany, że go spotkał. To, to skoro już jesteśmy w tym miejscu, to ja poczynię takie, taki apel, bo żywo mnie to interesuje i próbowałem to kiedyś znaleźć, ale nie dokupałem się do żadnych takich informacji. Jeżeli ktokolwiek z państwa, kto, z nas, kto nas ogląda teraz, wie, że w Polsce ktoś zajmuje się hipnozą i właśnie w robi takie sesje, w których dociera do, do rzekomych osób, które, znaczy, gdzie ma tych, ma tych pacjentów, czy tam, czy tam osoby, którym pomaga, które na skutek hipnozy wracają do wspomnień właśnie z takich pobrań, z różnych sytuacji, albo wie, jak się tym za, jak się, jak się to robi, albo ma jakieś właśnie wiedzę specjalistyczną na ten temat, to bardzo, chę, bardzo prosimy o kontakt, bo, bo żywo nas interesuje ten temat, żeby go pogłębić też od strony naukowej, jak to wygląda, jak wygląda taka praktyka, jak wygląda... I co rzeczywiście w tej hipnozie może się czy to jest odczytywanie rzeczywistej pamięci i zdarzeń czy jest to raczej w odczytywanie wrażeń czy tam czy krótko mówiąc osoba w hipnozie może kłamać czy, czy mamy raczej albo fantazję albo <coughs> czy mamy raczej właśnie czy w tej podświadomości relacje. kryje się coś konkretnego No ale dobra fantazji. bierzemy się I za ostatni przypadek <coughs> 1988 tak jest. to jest też przypadek który odkrył Arkadiusz Miazga, mhm. niestrudzony badacz podkrapacia Zdarzyło się pomiędzy dwiema malenkimi miejscowościami takimi rolniczymi jedna się nazywa Nockowa, druga Będzienica. I głównymi bohaterami jest rodzina rolnicza, która tam zamieszkiwała i która przeżyła taką, nazwijmy to, nadzwyczaj dziwną noc, w której pojawiło się przynajmniej kilka zjawisk łączonych z UFO. I zastanawiam się, czy od tego zacząć, czy na tym skończyć, ale skoro już tu jestem, to chyba zacznę, że oni nigdy nie użyli słowa ufo przy opisie mm -hmm. swojego doświadczenia. A doświadczenie jest wielowątkowe, ponieważ zaczęło się od tego, że kiedy pan, główny bohater, główny świadek, pan Kazimierz, wracając ze swoją małżonką z pracy, wozem, zaobserwowali nad sobą przelot tajemniczego obiektu, który wyglądał jak dwa owale pomarańczowe zlepione ze sobą. Co już było dosyć dziwne i zagadkowe. I no to, tak, to, to nie jest być. To obserwujemy być... codziennie. Raczej nie. I to już mogłoby być taką typową obserwacją nocnego światła w kategoryzacji Heinka. Ale to był dopiero początek. Sam początek. Oni wrócili do swojego gospodarstwa, zajęli się swoimi zadaniami normalnymi, wieczornymi. Zapadł zmierzch, i w którymś momencie pan Kazimierz zaobserwował, że na zewnątrz jest jasno jak w dzień, a nawet dużo jaśniej, dlatego że wszystko było rozświetlone takim blaskiem, że można było dostrzec najdrobniejsze szczegóły więc zdziwiony wyszedł. Ta światłość zniknęła, ale pojawiło się coś innego. Nad okolicznymi polami zaczęły unosić się kule światła. Tak relacjonował, i tak potwierdzała jego rodzina, mm -hmm. która również wyszła, wyszła jego żona, wyszła jego teściowa oraz dwie córki w tym wszystkim uczestniczą, i oni zau zauważyli nad okolicznymi polami unoszące się kule światła, które układały się w różne. Różne wzory. Tymczasem w pewnej odległości zaobserwowali jeszcze innego rodzaju światło pomarańczowe. One były jasne i białe, te kule. Więc udał się tam pan Kazimierz i wraz z sąsiadem obserwowali, jakby po drugiej stronie takiego wzgórza, czy powiedzmy kawałek dalej, gdzie odsłonił się nowy widok coś w rodzaju ogromnego świetlistego trójkąta, który unosił się i opadał. On był podobno, z jego zeznania był po prostu gigantyczny, no ale nie dość tego, to był dalej dopiero początek, ponieważ z odległości zobaczyli, że jakieś światło, które im się skojarzyło z pożarem, pojawiło się za innego sąsiada stodołą. Więc żeby sprawdzić, czy to faktycznie się, no bo trudno było nie skojarzyć, jakieś kule światła, jakieś, jakieś ognie, czy coś się po prostu nie zajęło, Pan Kazimierz z córką Barbarą, która miała 16 lat, i drugą córką, której imienia chyba nie mam, która miała 14 lat, skoczyli na motor, pojechali tam i zobaczyli po drugiej stronie znowu, jakby się otworzył nowa część widoku na te pola, zobaczyli jeszcze kolejne trzy kule, które z kolei tym razem wysyłały promienie, których światło kojarzyło się z płomieniem. To był dalej początek tego. Masz dość? Czy... Nie, nie, jedziemy, jedziemy, tylko że wiesz, tak mówię cały czas, iż mówię, to już teraz się zacznie, a ty cały czas mówisz, że to dopiero początek, więc gdzie jest to miasto? Oni więc? obserwują te kulę, aż w którymś momencie krzyk jednej z córek, od Rzeszowa widać zielonych ludzi. I wszyscy patrzą w tamtym kierunku i nad polami, jak oni relacjonowali, pokazał się, otwarł się jakby ekran unoszący się w powietrzu, świetlisty prostokąt, w którym zaobserwowali dwie stojące figury zielonkowego koloru. No, ty tego nie mogłeś się doczekać, oni już w tym momencie mieli dość. Chcieli odjechać, wskoczyli na ten motor, tak to relacjonowali. Motor nie zadziałał, jak się czasem mm. zdarza w takich przypadkach. Nie, silnik, mimo że wszystko było sprawne. Motyw zdechniętego silnika to też jest typowy. Mhm. Absolutnie. I oni twierdzą, że to. To się do nich zbliżało, więc byli nielicho przestraszeni. W końcu udało się odparić ten, ten motor i odjechali. Cały czas obserwowali, zerkali na to. To się faktycznie, tak twierdzili, do nich przybliżało. I teraz znowu mamy rozbieżność w relacji. To jest po raz kolejny już się tutaj pojawia. Pan Kazimierz, główny świadek, twierdził, że widział cały czas prostokąt. Biały, biały prostokąt, na tle tej bieli były dwie figury ogromne on twierdził, że były ogromne. Z kolei jego córka twierdziła, że widziała kształt tego ekranu, który się przemienia. Trójkątny, kolisty, kwadratowy i te wizje, jakby się nakładały, zmieniały. Także te figury, które się tam pojawiały, w którymś momencie widziała ich trzy lub cztery. Na szczęście to zjawisko zniknęło. Oni wrócili do swojego domu. Kolejna kula przelatuje, tym razem z jakimś świetlistym ogonem. Wszystko trwało, zdaniem pana Kazimierza, przynajmniej do czwartej w nocy, czwartej nad ranem, kiedy się położył, o piątej już tego nie było. I teraz on tak to przeżył, że miał nawet zaburzenia zdrowotne i trafił na badania do szpitala. Podobno był jakiś świadek postronny, ale to też nie jest zbytnio pewne. I ta grupa świadków, ten pan, jego córki, również nigdy nie zmieniły wersji. Po prostu twierdzą tak, to nam się przydarzyło, tak było. Było to niewiarygodnie dziwne. Co zrobić? No, powiem ci, że po tym takim y, przejrzeniu spraw, y, myślę, że myślę, że udowodniliśmy w pewien sposób, że Polska nie jest wyjątkowa, jeżeli chodzi, może, znaczy nie jest wyjątkowa w tym sensie, że że to nie jest tak, że tylko w Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach dzieją się dziwne rzeczy, a u nas tylko Emilcin, tylko również mamy swoje sprawy, które dotykają właściwie przy tym wyborze widać, że one dotykają tych wszystkich obszarów, o których mówi się przy okazji mówienia o fenomenie UFO. czyli Mamy te stare relacje, które mają takie zabarwienie bardziej fol folkloru, mamy różne spotkania o zabarwieniu religijnym, mamy wreszcie spotkania, relacje o niskiej wiarygodności, a jednocześnie bardzo interesujące, ale także o takiej wysokiej dziwności, która nawet wyłamuje się z tego, z tego znanego wzoru takiego, że prawda, pojawia się obiekt, wychodzą kosmici, zabierają na statek czy coś takiego. Tu mamy takie jakieś ekrany, jakieś dziwne zachowanie, więc mamy szeroki zakres i myślę, że fajnie to było tutaj ułożone, żeby pokazać, że zjawisko, o którym mówimy, fenomen UFO, to właśnie nie jest to, o czym, o czym się trąbi czasem w, w amerykańskich mediach UAP, czyli niezidentyfikowany obiekt latający. To jest część tylko tego fenomenu, bo w to wchodzi bardzo wiele różnych elementów, i to, co widać po tych, po tych kazusach, to to, że one bardzo podobnie. Mają bardzo podobne elementy w Polsce, jak i te elementy w Stanach, bo chociażby stracony czas, czy uprowadzenia z, kontekst, z takim podtekstem seksualnym, one pojawiają się w latach 90. W, u na przykład Johna Maka, który robi ze swoimi, ze swoimi pacjentami właśnie wspomnienia z hipnozy, i, i tam odtwarzane są zdarzenia, o których mówią no, ludzie, którzy twierdzą, że zostali zabrani na statki. Tam jest bardzo, bardzo silnie występujący motyw seksualny. No więc cóż, to jest bardzo ciekawe. Ja chciałem tylko też z taką, taką uwagę poczynić, że oczywiście pewnie państwo macie różne podejście do tych historii, czy one są prawdziwe, czy nie są prawdziwe. No, ten bardzo akurat, dobrze. Tak, mm. bardzo dobrze oczywiście, bo, bo tutaj na tym na kanale OUFO nie mamy jednej przygotowanej z góry tezy i nie będziemy tutaj serwować odpowiedzi. Nie mamy jednej odpowiedzi. A tak. przynajmniej postaramy się. Chodzi nam o to, że to, to, był taki, to było takie przejrzenie, co działo się na terenie Polski, tych, tych, tych incydentów było, były różne. Różne, nie będziemy jakby analizować poszczególnie, na ile one są wiarygodne, natomiast będziemy robić w przyszłości na kanale, będziemy oczywiście robić pogłębione analizy konkretnych przypadków i wtedy tak roboczo przyjęliśmy sobie nazwę tej serii, że to będą tematy do dna, do dna. gdzie po prostu będziemy brać <coughs> jeden konkretny przypadek i go analizować tak od początku z historią świadków, z kontekstem, z opiniami za, przeciw i z analizą. Bardzo liczę na takie odcinki. Jeśli macie, Państwo jakieś swoje typy, na przykład spraw, które szczególnie was rozpalają, szczególnie interesują, a nie są być może tak dostępne na YouTube, że tam od razu wszyscy tysiące materiałów, to proszę dajcie znać w komentarzach, o jakich sprawach byście chcieli najbardziej usłyszeć takiej pogłębionej analizy. A tutaj mieliśmy taki przedsmak, fajny. Taki wachlarz. Tak, pokazanie, że Polska ma swoje UFO. Oj, I mamy o czym rozmawiać, więc nie musimy wcale się oglądać na zamoże, że nie jest to też folklor amerykański, bo, bo często zdarza się nawet niedawno, jak były te komentarze dotyczące ostatnich rewelacji w Stanach Zjednoczonych, to też słyszałem w mediach polskich, że no wiecie, UFO to jest taki amerykański folklor, to się tam tylko dzieje u nich. Nie tutaj na, naszym, na naszej polskiej ziemi też można spotkać. Chociaż ja, ja osobiście się nie palę do takiego spotkania, dużo, dużo przyjemniej mi się o tym rozmawia. I wydaje mi się, że nie chciałbym być uczestnikiem. No więc dobra. Na, na dzisiaj, czy masz jeszcze jakieś słowo Ostatnia na koniec? Ostatnia rzecz, taka, taka, bo chciałbym to wyjaśnić też wszystkim, którzy oglądają. Wszystkie te przypadki pochodzą z XX wieku, a żaden nie pochodzi nawet z lat 90. Dlaczego tak jest? Bo. Ym... W latach 90. praktycznie doszło do takiego podsumowania polskiego ruchu ufologicznego i badaczy, z których prac korzystałem, przygotowując to krótkie zestawienie. A później to się przeniosło do internetu, i niektóre, niektóre relacje, które pojawiają się w internecie, które są skatalogowane, np. Na, na stronie uforelacje.pl, one są w żaden sposób niezbadane. Tam czasami są, tam jest ich dużo, na przykład ten katalog jest obszerny, bo nawet sobie wynotowałem, że pod rokiem 2022 jest aż 11 zarejestrowanych, no w cudzysłowie mówię przypadków, bo jeżeli ktoś pisze maila, że zobaczył coś zagadkowego mhm. na niebie, no to, no to trudno jest powiedzieć, że to... Tak i właśnie na, najbardziej mnie uderzyło, że tam nawet jest mail po prostu wklejony, który ma dwa wersy, cztery mhm. zdania po okay. trzy wyrazy. Tak więc to jest na pewno ważne, że te doniesienia no, nie zostają zupełnie gdzieś w rodzinnym archiwum, tak? że się opowiada dzieciom, że się coś widziało, ale nie jest to żadne badanie. Dlatego też to jest bardzo ciekawe, czy jak państwo się do tego odnosicie, czy jak, jak spróbować tą, jaką macie koncepcję na, na ożywienie polskiej ufologii. Bo... Czy ty właśnie zapraszasz do tego, żeby przesyłać nam takie informacje do zbadania? Zastanawiam się, no nie wiem, co my możemy zrobić, ale w, być może być w naszych może. skromnych możliwościach przynajmniej będziemy starać się coś odnotować i przynajmniej będziemy starać się właśnie może jakieś jawne akta tajemnic. <laughs> Dziękuję za nawiązanie do mojego kanału. Starego. No cóż, to dziękujemy serdecznie dziękujemy za bardzo. uwagę. Jeżeli oczywiście, zapraszamy do sekcji komentarza, do polubienia tego materiału, do przekazywania dalej osobom zainteresowanym samym zjawiskiem. Również będą, znajdziecie Państwo w opisie, w opisie tego odcinka linki do social mediów i do naszych do, do źródeł, z których korzystamy. Liczymy na Państwa sygnały. nasze... YouTube jest czynny całą dobę. Nie musimy mówić, że nasz, nasz telefon będzie czynny jeszcze godzinę po wyemitowaniu programu. Sławny cytat z takiego. Niedowiary. E, niedowiary, e, tak, z takiego kultowego programu, który był emitowany na telewiz w telewizji TVN. A dzisiaj nadawali dla Państwa Bartosz Migas i Mateusz Kijewski. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Do widzenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.